Czas karnawału ma swoje prawa. Zabawa trwa nie tylko w słynnym Rio de Janeiro, ale także w Słubicach. Niedawno byliśmy z kamerą na karnawałowym balu w placówce wsparcia dziennego, a dziś odwiedziliśmy przedszkole samorządowe numer 3 w Słubicach, czyli popularnego Misia Uszatka. Każdego roku organizujemy bal karnawałowy. Jest to okazja do świetnej zabawy. W tym czasie dzieci przebierają się za różne postaci, mogą być kim chcą. Panie również nie zawiodły tym razem, przebrały się razem z dziećmi po to, żeby wspólnie się bawić. Każdy bal niesie wielką radość, wiele emocji, jest zabawa, jest taniec, jest integracja. W tym roku ze względu na obostrzenia każda grupa bawi się w zakresie swojej własnej sali. Nie wychodzimy do wspólnej zabawy, niemniej jednak przygotowane są gry, zabawy, jest również wodzirej. Przyjechał również pan fotograf, który będzie wykonywał zdjęcia, które będą pamiątką na całe życie. Bardzo cieszymy się, że czas covidowy jest już za nami. Widzimy dużą tendencję wzrostową. Dzieci przychodzą, dzisiaj mamy ponad 80% dzieci, więc cieszymy się bardzo. Myślę, że bal będzie udany, dzieci będą zadowolone, a przede wszystkim, że już po balu również będą przychodziły do przedszkola. Ja jestem syrenką. A dlaczego chciałaś być syrenką? No bo lubię bajkę tam. Cienniczką. Cienniczką. I mam imię Ciosia. No brawo, brawo. A dlaczego właśnie tak się przebrałaś? Bo co? Bo? Lubiałam być. Za kogo jesteś przebrana? Za wróżkę. A dlaczego wróżkę wybrałaś? Bo lubię wróżki. Za Iron Mana. A dlaczego? Bo lubię Iron Mana. A dlaczego go lubisz? Za co go lubisz? Co on ma takiego ciekawego? Ma różne moce. Z gwoździnnych wojen. No właśnie, a dlaczego? Pokaż tą maskę, masz taką super, ojojoj. No. To twój bohater? Ale się przebrałem. Zombie o kości trupa. No właśnie, a dlaczego wybrałeś to takie straszne trochę, co? Bo mama powiedziała, że jeszcze może nam nie pasować, mi się zawsze podobał ten strój, bo jest straszny. Pikachu. A dlaczego wybrałeś ten strój? No bo mi podoba się. Za wiedźmę. Ojejku, a dlaczego wiedźmę wybrałeś? Bo ma różne zaklęcia. A które jest najciekawsze zaklęcie albo najstraszniejsze, nie wiem. Ja też nie wiem. Może tylko cieszyć, że po dwóch niełatwych latach pomalutku wracamy do normalności. A radość dzieci jest najlepszym dowodem na to, jak ważna jest dla nich możliwość wspólnej zabawy.